Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego darcia pierza 2.0. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego taka okładka i skąd ten przedziwny tytuł. Spieszę tłumaczyć. Wakacyjna seria podcastów to seria zatytułowana rozdziałami książki Oplotki. Oplotki – sukces handmade. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu, który jest luźną interpretacją tematyki każdego z kolejnych rozdziałów. Oczywiście nie będzie książkowego czytania, nie będzie też zbytnich spoilerów dotyczących treści książki. Będą jednak treści, które nie zmieściły się w książce albo wymagały głębszego poszerzenia właśnie tutaj w podcaście. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj, kochani, w naszym oplotkowym podcaście, no i też na wideo pewno też, mam dla Was super gościa, też Agnieszkę, słuchajcie, wszystkie Agnieszki są fajne. Agę Pieniążek, zajmuje się świetnym tematem, więc nie będę oczywiście jej wkładała ust słowa, więc przedstawi się dla Was, ale myślę, że warto posłuchać coś inspirującego i myślę, że akurat na krótką rozmowę. Aga, przedstaw się naszym słuchaczom. Cześć, witam bardzo serdecznie. Agnieszka Pieniążek, ja prowadzę domowe zawirowania i w swojej firmie zajmuję się tym, żeby pomóc szczególnie osobom przedsiębiorczym w osiąganiu czegoś, co nazywam podwójnym zwycięstwem, czyli żeby nie tylko fajne sukcesy w pracy i dużą satysfakcję z pracy swojej czerpać, ale też fajne i szczęśliwe, radosne życie rodzinne budować. I tak naprawdę ta działka właśnie życia rodzinnego, małżeńsko-rodzicielskiego, to jest ta moja specjalizacja, którą się zajmuję. Natomiast wszystko, co dzieje się na styku tych dwóch światów, to jest moja jakaś fascynacja i tym w tego też uczę po prostu. Świetnie. Aga, ja mam wrażenie, że po prostu z nieba mi spadłaś, bo w momencie, kiedy zaczęłam pisać i tam wywnętrzniać się w tej mojej po prostu wymarzonej książce, to odkryłam, że jak zaczęłam właśnie pisać o tym, jak bardzo te życie prywatne jakby determinuje niektóre decyzje w życiu zawodowym i też odwrotnie, te nasze marzenia i plany i ambicje zawodowe determinują, jak wygląda nasze życie prywatne, no to przyznam, że temat rzeka. No można by o tym samym napisać chyba z 10 dobrych książek i stwierdziłam, no nie, Aga, nie można po prostu pisać o wszystkim i niczym. To jest wątek na kiedyś, na potem, zaparkuj, odłóż na półkę, pisz o tym, o czym ma być książka. No i przyznam się, że ciągle chodziło mi to po głowie, przecież taki ważny temat, no jak można go pominąć? No dobra, no muszę pominąć, bo książka będzie za długa. I w momencie, kiedy gdzieś zaczęłam grzebać na twojej stronie, mówię, o kurczę, z tą osobą mogę o tym porozmawiać. Przenosimy dyskusję do podcastu, rozwijamy ten wątek tutaj, więc z nieba mi spadasz i mam wrażenie, że masz bardzo dużo takich bardzo praktycznych, konkretnych i porad i też takich, no takich otwierających głowę, wiesz, stwierdzeń, niby oczywistych, ale jak się tak dłużej zastanowić, no to kurczę, robimy wszyscy na opak, więc bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj z tym podzielić. Przyznam, że u mnie też bardzo dużo, zresztą oplotki, te osoby, które nas słuchają, podglądają, pewno wiedzą, że oplotki by się nie narodziły, gdyby nie wywrócenie fikołka tych wszystkich wartości, które miałam w środku ze względu na macierzyństwo. No i ciekawa jestem, jak to u Ciebie się zaczęło, bo pewno też nie bez powodu zajmujesz się właśnie tym tematem. Ciekawa jestem, jak to się zaczęło. Tak, tematy takich relacji, w ogóle rozwoju osobistego, to było coś, co od bardzo, bardzo dawna mnie interesowało. Czytałam dużo książek, o tym słuchałam różnych konferencji i byłam przekonana, że kiedy wchodziliśmy z moim mężem w małżeństwo, to jestem naprawdę, naprawdę mega dobrze przygotowana i nawet taka myśl się rodziła, nie no, inni to mogą mieć kryzysy, ale nas to na pewno nic takiego nie dotknie, bo my po prostu jesteśmy super bohaterami pod tym względem. No i oczywiście życie utarło mi nosa w takim sensie, że tak naprawdę stereotypowo, bo mniej więcej 2 lata po ślubie znaleźliśmy się w takim punkcie, gdzie ja stwierdziłam, że no coś z tym trzeba zrobić, bo zaczynamy się po prostu coraz bardziej od siebie oddalać. I ja nie nazywam, że to jeszcze nie był kryzys, bo to nie było głęboko posunięte wszystko, ale po prostu czułam, że coraz mniej czasu ze sobą spędzamy razem, coraz mniej przyjemny jest ten czas, coraz dłużej trwają te momenty jakby wracania do siebie po jakiejś sprzeczce.
coraz częściej milczenie, wiecie, jemy razem i wydaje się, jakbyśmy nie mieli o czym rozmawiać, nie? I bardzo zaczęło mnie to boleć i próbowałam jakby wrócić do tego, co było znanymi mi wtedy sposobami, czyli próbowałam rozmawiać z moim mężem, opowiadać mu o tym, jakby co powinniśmy zmienić, co uważam, że jest nie tak, i to wszystko przynosiło zupełnie odwrotny skutek, niż myślałam, że będzie. I zamiast być coraz lepiej i zamiast to wszystko się naprawiać, to było coraz trudniej po prostu. I po prostu doszłam do takiego momentu, że albo coś z tym zrobię, albo zostaje z tą sprawą jakby do końca życia. Dla mnie też akurat bardzo ważna jest właśnie nierozerwalność małżeństwa, więc wiedziałam, że no zostaje z tym po prostu, a ja nie chcę tak żyć. Też jestem takim typem szukającym rozwiązań, więc od razu się rzuciłam w wir właśnie poszukiwań. Co, dlaczego nie działa to, co robię i co zamiast tego? I trafiłam na grupę takich naprawdę osób, które stały się moimi mentorami pod kątem relacji. Zaczęłam się od nich uczyć różnych rzeczy, brać udział w programach, kursach, czytać książki, po prostu naprawdę na maksa w to wszystko się rzuciłam. Zaczęłam wdrażać to po prostu z miesiąca na miesiąc, takie radykalne zmiany w tym, co się działo w naszym domu. I stopniowo też stwierdziłam, kurczę, no to są tak wspaniałe rzeczy, że tym się trzeba podzielić. A zawsze miałam taki trochę nauczycielski, takie zapędy, w takim sensie, że bardzo lubię właśnie mówić, uczyć, szkolić, więc gdzieś w naturalny sposób czułam, że fajnie byłoby się tym podzielić. A do tego później jeszcze doszedł ten moment, kiedy właśnie już założyłam firmę, trochę na początku z taką perspektywą, że wtedy myślałam, że w firmie będę robić więcej rzeczy związanych z dziećmi. Właśnie różne zabawy dla dzieci, takie inspiracje do tego, jak spędzać czas z dziećmi. Dlatego, że sama wtedy miałam małe dzieci, więc tak, to było na topie w moim życiu. I te relacyjne sprawy, one były tylko tak trochę przy okazji przeplatane. Ale coraz więcej osób do mnie z tymi tematami zaczęło się zwracać, tak, właśnie małżeńskimi, więc widziałam, że potrzeba jest i to, jak ja to robię i co robię, jest na to zainteresowanie, więc coraz więcej tych treści było. A do tego jeszcze ja sama miałam drugi taki moment dużej powiedzieć, objawienia, że tak powiem, właśnie w kontekście tego podwójnego sukcesu. Bo jak już założyłam swoją firmę i stopniowo zaczęłam odkrywać, że ja uwielbiam swoją pracę, ja po prostu super się czuję i ten cały zestaw talentów, które mam, mega dobrze wpisuje się właśnie w prowadzenie swojej firmy, w prowadzenie działalności. Uwielbiałam się uczyć, wiesz, o marketingu, o sprzedaży i to wszystko robić, po prostu krok po kroku wdrażać. Natomiast miałam poczucie, że nasze życie rodzinne wraz z tym nowym etapem życia zamieniło się w jeden wielki chaos po prostu. I że pojawiły się nowe trudności związane z tym, jak w ogóle dzieje się obowiązkami w domu, kto ma kiedy dziećmi się zajmować. Pojawiły się czasami wyrzuty sumienia związane z tym, że może ja za dużo uwagi na tą pracę poświęcam, że wiesz, prowadziłam też wtedy bardzo aktywną grupę na Facebooku i o każdej porze dnia i nocy na nią wchodziłam, bo wiesz, a tu jakaś burza nagle wybuchła i ona wymagała dużo mojego takiego zaangażowania, monitoringu, więc wiesz, rano się budziłam, to patrzyłam, co się działo, wieczorem przed snem jeszcze i sama sobie ciągle mówiłam, to jest wyjątkowa sytuacja, to jest tylko etap przejściowy, nie, to jest początek i tak dalej. Tylko, że w pewnym momencie zobaczyłam, że to się rozciąga, nie? To się rozciąga i rozciąga. I właśnie dlaczego mówię, że drugie takie objawienie, bo kiedy brałam udział w programie u moich tych mentorów dotyczące relacji, to w jednej z lekcji po prostu odkryłam, że te trudności, które ja doświadczam na styku właśnie mojej pracy, mojego życia rodzinnego i mojej firmy, są do rozwiązania tym, co właśnie się nazywa umiejętnościami relacyjnymi. I że jak ja się nauczę tych umiejętności, to większość tych chaotycznych spraw, one po prostu da się je rozwiązać. Ja wtedy byłam przekonana, że ja muszę się nauczyć lepszej organizacji czasu, wiesz, lepszego zarządzania sobą w czasie, takiego planowania lepszego. I oczywiście to wszystko jest ważne, bo ja się tego uczyłam, a to w niewielkim stopniu przekładało się na nasze życie rodzinne. I bo nagle dochodziłam do takiej ściany, co z tego, że ja sobie zaplanuję super czas, jak na przykład nagle mój mąż, on jest bardziej spontanicznym typem i jemu się coś przypomni w pracy i on nagle musi to zrobić i tak moje rzeczy schodzą, wiesz, na później, bo w tamtym okresie jego firma była priorytetem, bo to ona utrzymywała nasz dom, a ja tylko, wiesz, ja zaczynałam, nie? Tak. Więc wtedy naprawdę mocno odkryłam jakby drugi raz, że te umiejętności relacyjne nie dość, że moją rodzinę zmieniają, to one są dla mnie też odpowiedzią na ten cały taki, te trudności, które się zrodziły razem z powstaniem firmy. I jak pod tym kątem znowu jakby, tak trochę jakby na nowo weszłam w ten świat relacji, uczenia się, współpracy naprawdę z moim mężem, z moimi dziećmi, w ogóle z ludźmi wokół mnie, to wszystkie te sprawy, te, właśnie ten chaos cały
mogę z pełną świadomością powiedzieć, że to wszystko odeszło i to poczucie takiego rozdarcia, wiesz, takiego trochę szarpania się między tym, co uwielbiam robić w pracy, a co widzę, że kurczę, trochę negatywnie zaczyna wpływać. Albo tu tak, jest okej, albo tutaj. Tak, a tu nagle że ja miałam takie poczucie, czy to się w ogóle naprawdę da pogodzić, czy ja naprawdę mogę mieć super rodzinę, bo to zawsze o tym marzyłam, to był dla mnie priorytet, i do tego super biznes, który uwielbiam robić, nie? I miałam te momenty, że chyba się tego nie da, że gdzieś trzeba pójść na kompromis. Tak. Ale odkryłam, że się da, tak? I że w moim wypadku rozwiązaniem były przede wszystkim te umiejętności relacyjne, z których na dodatek wyszło tak, że cały ten mindset, który trzeba było u mnie jakby wyprodukować w temacie relacyjnym, on się przeniósł naprawdę w 100% na to, jak ja prowadzę biznes, jak podchodzę do klientów, wiesz, jakby wszystkie rzeczy, że moja firma też weszła na wyższy poziom dzięki temu. Tak, ale to nawet widać, bo kiedy opowiadasz właśnie o swoim biznesie, to mam wrażenie, że czuję się po prostu tą energię, tą frajdę, która płynie z zrobienia to, co robisz. I tu bardzo fajna rzecz wybrzmiała, bo mam wrażenie, że bardzo się zapatrujemy na te definicje sukcesu, które podają nam, wiesz, gazety, media i tak dalej. Ty musisz być, nie wiem, na okładce Forbesa z milionami na koncie i wtedy jesteś biznesowo udana. Albo, nie wiem, musisz mieć super wypucowaną chatę i wtedy jesteś super mamą, tak? I te definicje, które nas tak wkładają w te boksy i tak definiują, pomimo, że czasem nie są w ogóle nasze, stają się jakoś dziwnie nasze i nam tak trochę to uwiera, jest ciężko, my tak trochę nie pasujemy do tego obrazka, wkładamy sobie do głowy Bóg wie jakie ideały i wiecznie do nich nie pasujemy. I ty właśnie fajnie powiedziałaś o tym, że tak naprawdę w momencie, kiedy my sobie zdefiniujemy, co to ten sukces jest dla nas, tak, i dążymy do tej naszej definicji sukcesu, to nagle się okazuje, że może my tam w ogóle już jesteśmy. Tylko my jeszcze o tym nie wiemy. I mam wrażenie, że tu fajnie dotknęłaś tego, że tak naprawdę to nie jest tak, że ten świat się nagle wywróci do góry nogami i wszystko się zmieniło, tylko zmieniło się coś w tobie, patrzenie, to jak ty komunikujesz się z rodziną, z osobami wokoło. Gdzie tkwi sekret? Bo mam wrażenie, że to jest właśnie tak, tak proste, że mamy to przed końcem nosa i czasami tego nie dostrzegamy, a ty już tam jesteś, ty to dostrzegłaś. Tak, wiesz co, powiem ci, jakby tutaj jest oczywiście bardzo dużo wątków, bo tak. Często jest tak, że ludzie sobie myślą, a czego tu się można uczyć w relacjach? W sensie takim przecież wszyscy mamy rodzinę, urodziliśmy się w rodzinie, do czego tu się można uczyć? Ale jak się wejdzie w ten świat, po prostu ilość różnych rzeczy, które my możemy, nowych nawyków, które u siebie wdrożyć, w ogóle zmian takich w naszym właśnie sposobie myślenia to jest po prostu niewyobrażalna. Natomiast ja bym chciała zacząć od jednej takiej teorii, która fajnie pokazuje, od czego właśnie zacząć jakby. Jeden z moich mentorów biznesowych, Alex Scharfen, on się nazywa, i on przez wiele, wiele lat już pracuje z przedsiębiorcami na różnych etapach rozwoju firmy, odpocząwszy od takich startupów przez naprawdę bilionerów. I na podstawie tej wieloletniej pracy i tych doświadczeń z nimi ukuł taką teorię przedsiębiorczego typu osobowości. No on mówi, że większość przedsiębiorców charakteryzuje się pewnymi wspólnymi cechami i on to właśnie ujął, że to jest przedsiębiorczy typ osobowości. On ma tam kilka różnych cech takich właśnie charakterystycznych, ale jedną z najważniejszych takich, które mówią, że jakby łatwo jest stwierdzić, czy ja jestem tym typem, to jest to, że przedsiębiorczy typ osobowości pragnie i poszukuje doświadczenia momentum. Po angielsku momentum, w języku polskim to jest rozpęd. O co tu chodzi? Czyli, że my, myślę, że ty Agnieszko super się w tym odnajdziesz, że my po prostu chcemy takiego parcia do przodu jakby, poruszania się do przodu, tak, że straszna, ogromna frustracja nam towarzyszy wtedy, kiedy czujemy, że coś nas trzyma w miejscu, że jest jakaś taka stagnacja, bezruch, że nic się nie dzieje. Oj tak, wymyślanie tak, koła od nowa to jest nasze drugie tak jest, że my chcemy, wiesz, zmieniać i siebie, i świat wokół nas, i ludziom poprawiać, wiesz, jakość życia, i żeby coś, żeby nowe jakieś projekty robić, osiągać nowe cele. I zobacz, to jest tak, że środowisko firmowe i środowisko pracy w naturalny sposób sprzyja temu, żebyśmy to momentum jakby tam generowali i osiągali i przeżywali. No między innymi dlatego, że na tym polega prowadzenie firmy, że stawiamy sobie konkretne cele, które chcemy osiągnąć i do nich dążymy. Natomiast dużo trudniej jest nam to doświadczenie mieć w życiu rodzinnym. Na przykład, kiedy myślimy o rodzicielstwie, no to to jest raczej praca długodystansowa. Tu jakby tak. Nie ma szybkich gratyfikacji. Tak jest. Tak. No poza tymi momentami, wiesz, kiedy dziecko ci z radością przyjdzie przytulić, to są oczywiście to są te momenty, kiedy nas radość zalewa i serce się cieszy, ale tak. Jednak
duża część życia rodzinnego to są takie powtarzalne czynności, wielgotowanie, pranie, sprzątanie, tak. Czy właśnie z dziećmi, nie wiem, jak ma się więcej niż jedno, to tu się kłócą, tu się pobiją, tutaj wyrywają sobie zabawkę, albo nagle jest małe dziecko, wiesz, w środku nocy zacznie ci płakać, nie wiadomo czemu, nie wiadomo co z tym zrobić. Tak. I jakby to życie rodzinne jest, jakby dużo trudniej jest to doświadczenie tam osiągnąć. Natomiast my go chcemy. To nie jest tak, że jeżeli ja mam je w pracy, to ja nie chcę mieć go w domu. Bo jeżeli ja nie będę mieć go w domu, to niestety w sposób niezauważony coraz więcej mojej uwagi będzie podążało w te miejsca, gdzie ja to mam. Tak, ja i ta czuję. Przyjemność będzie płynąć bardziej z pracy niż tego życia rodzinnego. Dokładnie. Tak? I to jest bardzo niebezpieczne na dłuższą metę, bo my... Im lepiej się czuję w pracy, im więcej sukcesów mam w pracy, tym więcej energii wkładam w tę pracę po prostu, tak. A coraz mniej i mniej jej zostaje na dom, a to z kolei sprawia, że jest coraz mniej tych sukcesów tam przeżywanych. I ta spirala się po prostu zacieśnia, tak? Tak, dokładnie tak. Czyli zobacz, dla mnie ta teoria to był jeden z takich momentów kolejnego mojego takiego objawienia, że ja siebie w tym odnalazłam i ja też zobaczyłam. Między innymi dlatego ja tak uwielbiam swoją pracę, a są momenty, że jest mi tak trudno w domu. I teraz jest pytanie, jak się nauczyć po prostu niejako generować to momentum właśnie też w życiu rodzinnym. I tutaj jest znowu cały szereg pewnych umiejętności, których możemy się nauczyć, żeby to robić. Ja osobiście na podstawie właśnie swojej pracy, wiedzy zdobywanej, opracowałam taki 9-stopniowy system, który prowadzi jakby właśnie krok po kroku przez to, jak to podwójne zwycięstwo, wiesz, w obu tych obszarach osiągnąć i jak generować to momentum też w swoim życiu rodzinnym. I na każdym z tych 9 kroków jest cały szereg różnych narzędzi, które możesz użyć, żeby rzeczywiście zacząć naprawdę też cieszyć się, żeby też mieć po prostu taką frajdę z tego, co się dzieje w domu. Świetnie, że w ogóle ujęłaś to, bo mam wrażenie, że dla wielu osób przełomowe może być to uświadomienie sobie, że wiesz, tak jakby no wszyscy chcemy tego szczęśliwego życia rodzinnego i wszyscy chcemy tego sukcesu zawodowego, ale tak naprawdę co to znaczy, tak? Bardzo często to jest tak, czy szczęśliwe życie rodzinne to, no właśnie, czy to jest święty spokój, tak? I ja wychodzę do pracy i nikt mi głowy nie zawraca i nie dzwoni, że coś tam się wali w domu. No w większości masz rację, że jako przedsiębiorcy my chyba chcemy fajerwerków też tych, w tym życiu rodzinnym. My chcemy tych pięknych kolacji i super wakacji, tak? I czasami trochę to jest tak, że ta rutyna dnia codziennego, ona nas wysysa z nas tą kreatywną energię. I bardzo łatwo jest odejść do tego obszaru, w którym my jesteśmy w pełni odpowiedzialni, tak? No bo w tej pracy, no to my odpowiadamy za to, co robimy, zwłaszcza jako przedsiębiorcy. No często jesteśmy swoimi własnymi szefami, więc tutaj możemy przycisnąć, mamy wyniki, dzieje się, jest fajnie, są sukcesy. A rodzina... No jesteśmy współodpowiedzialni, to już nie jest tylko nasza broszka. Jak tutaj godzisz to? Myślę, że tutaj pewno wchodzą te tematy związane typowo z komunikacją i tymi relacjami, ale rzeczywiście jak to jest, że my tak jakby wspólnie pchamy ten mały wózeczek i gdzie tu jest ta nasza rola, gdzie ona się kończy, gdzie ona się zaczyna? Czy to w ogóle tak jest, że ona gdzieś się kończy, gdzieś się zaczyna? Wiesz co, jak tutaj dotknęłaś tematu komunikacji i oczywiście to jest ważne w takim sensie, że no nie ma szczęśliwej relacji bez rozmawiania po prostu, bez komunikowania tak. się. Natomiast wbrew pozorom, to jest jedna z rzeczy, które ja trochę tak mówię w kontrze do tego, co często słyszymy, że jeżeli jest nam trudno w relacji na przykład małżeńskiej, to zazwyczaj rozmowa nie jest pierwszym krokiem, od którego trzeba zacząć, żeby zmienić to, co się dzieje. W tym moim 9-stopniowym procesie rozmawianie jest dopiero 6 krokiem. Wow. Jest 6 krokiem, a 7 jest współpraca. Czyli jakby jest na podstawie rozmów, my zaczynamy wspólnie tworzyć naszą codzienność. Wiesz, tak ja lubię używać słowa projektować, czyli jakby projektujemy nasz dom, tak żeby wszystkie sprawy, które w tym domu się toczą, uwzględniały różnice pomiędzy nami i po prostu były tak ułożone, że każdy z członków rodziny naprawdę cieszy się tym, jak dom funkcjonuje. Natomiast
większość z nas, kiedy myślimy o naszym życiu rodzinnym, to byśmy chcieli od razu zacząć od tego, najlepiej to właśnie tego siódmego kroku, czyli od razu, bo myślimy sobie, no dobra, ale jak ja mam podzielić obowiązki domowe? To jest główny problem, który nas dzieli, to powiedz mi po prostu, jak ja mam podzielić obowiązki i będzie super, nie? Albo nie zgadzamy się w finansach na przykład. Także mój mąż lubi dużo wydawać, ja uważam, że za dużo pieniędzy, że na rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne, ja bym wolała mieć większą poduszkę finansową. I powiedz mi, jak mamy się dogadać? Jak tu ma być kompromis, tak? Dokładnie. Niestety, ale bardzo często za tymi pytaniami nieświadomie stoi coś, co ja mam zrobić, żeby skłonić mojego męża, żeby przyjął mój sposób myślenia. Nie? Żeby po prostu przestał wydawać tyle, ile wydaje. Nie? Dlaczego stoi taki sposób myślenia? Ano dlatego właśnie, że ta współpraca jest dopiero siódmym krokiem i przed tym musi się wydarzyć mnóstwo innych rzeczy, żebym ja była gotowa na to, żeby naprawdę te rozmowy o finansach przeprowadzić i zaprojektować wspólnie nasz budżet rodzinny. I to jest jeden z jakby naprawdę takich kluczowych rzeczy, które musimy sobie uświadomić, że to, z czym zazwyczaj, co jest powodem, dla którego zaczynamy szukać pomocy w relacjach rodzinnych, małżeńskich, rodzicielskich, tego się nie da od razu rozwiązać, tylko to jest później. Dokładnie na tej samej zasadzie to jest tak, ja myślę, że często ciebie, bo ja mam to pytanie i myślę, że ty też często masz to samo pytanie, jak ty to robisz, że godzisz ze sobą te rzeczy, tak, że tutaj właśnie rodzina, tu praca, tu tyle sukcesów, tu to osiągasz coś tam, jak ty to w ogóle robisz, gdzie ty masz na to wszystko czas? Ja często odpowiadam w taki sposób, że słuchaj, bo ja mogę ci opowiedzieć, jak ja mam na to sposoby, tylko że myślę, że około 90% z tych sposobów nie będziesz w stanie wprowadzić w życie, dlatego że moja sytuacja życiowa jest zupełnie inna niż twoja. Tak. Na przykład to, że mój mąż ma też swoją firmę, jest wodzirejem i większość jego pracy odbywa się na weekendzie, a na tygodniu my możemy się na przykład wymieniać przy dzieciach i ja nie muszę, ani on nie pracuje po 8 godzin w ciągu tygodnia, ani ja. A czy ty masz taką sytuację, tak? Jakby nie, bo pewnie twój mąż pracuje na przykład na etacie i nie ma go przez ileś godzin w ciągu dnia. I to jest zupełnie inna bajka. Czyli żebyś ty, a nawet jeżeli masz te 10%, które możesz wprowadzić, to i jakby z miejsca będziesz próbowała to zrobić, to bez tych, wiesz, tych 6 kroków wcześniejszych, to ty będziesz to próbowała wymusić na swojej rodzinie, bo będziesz próbowała to siłą, bo uznasz, to jest najlepsze rozwiązanie, my musimy go wdrożyć i teraz wszyscy powinniście uznać, że to jest dobre i teraz po prostu macie to robić, nie? Dokładnie. Widzisz, tu jest bardzo dużo takiego design thinking, które teoretycznie jest dla biznesu, ale mam wrażenie, że bardzo jest takie aplikowalne do życia prywatnego, tego projektowania i to właśnie takiego projektowania rozwiązań, które są skrojone na naszą miarę. Każdy z nas jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego i to nawet my jako kobiety powiedzmy jesteśmy podobne, powiedzmy, tak? Mężczyźni podobno są podobni do siebie, ale jako jednostki jesteśmy tak różni, że chyba nie ma na świecie dwóch identycznych kombinacji i tak jak powiedziałaś, łatwiej jest przejść ten proces od początku do końca pytając siebie, co jest dla mnie, co jest dla nas, niż po prostu zapatrywać się na te gotowe, wiesz, rozwiązania albo internet, który serwuje nam rozwiązania 5 najlepszych sposobów na, wiesz, pogodzenie życia rodzinnego z biznesem. Tak, wiesz, jakby ja byłam tak naprawdę gotowa właśnie na wprowadzenie różnych rzeczy, różnych takich trików, tak, takich właśnie związanych z planowaniem, z zarządzaniem sobą w czasie, czy jakkolwiek to nazwiemy, dopiero wtedy, kiedy naprawdę wykonałam pracę na tych wcześniejszych krokach. Żeby też podać jakiś taki konkret, no to zacznijmy w ogóle od pierwszego kroku, nie? I myślę, że jak już powiem, jaki to jest pierwszy krok, to uznasz, kurczę, no przecież to jest oczywiste. To jest po prostu weź odpowiedzialność. Weź odpowiedzialność, nie? I teraz w tym kroku zaczynamy się przyglądać, co to w ogóle znaczy brać odpowiedzialność i na czym to polega i jak naprawdę wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za swoje relacje. I tutaj każdy z nas ma coś na sumieniu. Ja byłam mistrzem, wiesz, w tym, że byłam przekonana, że ja przecież biorę odpowiedzialność, podczas gdy jak później zaczęłam się zagłębiać, o co tu chodzi i co to znaczy, to nagle się okazało, że wcale nie. I na przykład robiłam coś, co ja nazywam takim połowicznym braniem odpowiedzialności, czyli brałam odpowiedzialność w moim domu do tego momentu, do którego czułam, że mój mąż bierze odpowiedzialność za swoją część, nie? A jak on nie robił czegoś, co ja uważałam, że powinien, to wtedy ja już czułam, że nie, no to przecież jak ty nie robisz, to ja też nie. Dokładnie tak. I to jest jakby, to jest ogromna katastrofa.
Bo i znowu, w biznesie bardzo często my to robimy intuicyjnie. Jestem szefem, jestem właścicielem firmy i jeżeli naprawdę myślę, wiesz, tak przyszłościowo, to dla mnie to jest oczywiste, że to ja jestem odpowiedzialna za wyniki, które generuję. Nawet jeżeli trafię na fatalnego klienta, to jakby to nie jest jego wina, że nam nie wyszło, w takim sensie, że ja na przykład straciłam pieniądze, bo pozwoliłam na to, żeby ta współpraca się przeciągała. Tak, ja mogę decydować, że nie chcę go obsługiwać. Dokładnie. Tak. I ja jakby intuicyjnie coraz szybciej i szybciej się przekonałem, to jest moja odpowiedzialność, bez względu na to, co się dzieje po drugiej stronie, tak? Tak. Natomiast w rodzinie niestety, ale często o tym zapominamy. I po prostu przestajemy szukać, przestajemy się uczyć, przestajemy właśnie brać odpowiedzialność w momencie, kiedy widzimy, że ta druga osoba czegoś nie umie zrobić. Na przykład kiedy ja wszystkie te rzeczy robiłam, więc tak jakby nikogo nie rzucam kamieniem, bo naprawdę bardzo dobrze to rozumiem, że na przykład ja sobie myślałam, z moim mężem się nie da współpracować jakby, no bo niby się umawiamy, że ma być tak i tak, w takim sensie, że nie wiem, ja mam pracować o tej i o tej godzinie, ale nagle jemu się na przykład przypominało właśnie, że coś tam nie zrobił w firmie, więc jemu się przeciągało i ja i tak moja praca przychodziła później. I to rodziło ogromną frustrację i ja wtedy od razu jakby się wycofywałam i miałam właśnie takie obwinianie, wiesz, że to on, że to się nie da i takie poczucie ciągłego walenia głową w ścianę. Tak. Podczas gdy dopiero jak naprawdę zaczęłam rozumieć, kurczę, to jest moje życie, to jest moja praca, to jest moja odpowiedzialność, żeby wygospodarować czas na to, i będę dotąd jakby pracować nad tym, żeby się nauczyć, jak to robić, aż po prostu osiągnę ten cel. Aż po prostu dojdziemy wspólnie, małżeństwo, rodzicielstwo, do tego punktu, w którym będą określone ramy w naszej pracy. Czyli ja się nie wycofam, nie zrezygnuję i jakby, wiesz, będę podejmować refleksję, na przykład, okej, co się wydarzyło, dlaczego dzisiaj te sprawy się przesunęły? I jak już zaczęłam się zagłębiać, to się okazało, że bardzo często to nie miało nic wspólnego z moim mężem. Tylko na przykład często to było tak, że to ja przeciągałam ten moment wyjścia z domu, bo na przykład czułam, że chyba za mało dzisiaj uwagi poświęciłam dzieciom i chociaż te jeszcze 10 minut z nimi pobędę. I jakby nagle, jak zaczęłam odkrywać, jakie są powody tego wszystkiego, to tylko część była związana z moim mężem, druga część była związana ze mną i moimi nawykami. I jakby dopiero jak naprawdę wzięłam odpowiedzialność właśnie za to, to wszystko mogło się zmienić, bo zaczęłam szukać rozwiązań na te sprawy. Dokładnie. I to jest piękna rzecz, którą powiedziałaś, że szukanie rozwiązań, a nie tego, kto ma rację. Bo mam wrażenie, że często okopujemy się, że a ty tak i nasza rozmowa to jest tak naprawdę licytacja, kto miał rację. A wtedy przestajemy szukać rozwiązania, tak? Przestajemy słuchać tej drugiej strony i przestajemy rozumieć jej rację czy jej potrzeby. A zaczynamy po prostu tylko skupiać się na tym, co ja. I mam wrażenie, że tutaj trafiłaś do sedna, bo rzeczywiście ta rozmowa nie ma sensu, jeżeli my sobie nie uświadomimy, czego tak naprawdę chcemy i czy my jesteśmy gotowe w ogóle wejść do takiej rozmowy z tą otwartością na nie, tak? No bo na tym polega czasem kompromis, że to nie zawsze jest rozmowa, która ma prowadzić do naszego zwycięstwa, tylko rozmowa, która ma prowadzić do wypracowania wspólnego rozwiązania, w którym każdy z nas się odnajduje. Myślę, że to jest świetna rzecz, którą możemy też odnieść tak jakby do biznesu, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy gdzieś tam nasze życie prywatne zaczyna się tak troszeczkę układać, no to mamy większą przestrzeń na biznes i pewno tak jest, że w tych dzisiejszych zawodach no bardzo dużo jest tej kreatywności. No nawet w najzwyklejszych, standardowych zawodach no one wyglądają już inaczej niż paręnaście lat temu. Tu naprawdę trzeba się nagimnastykować, zwłaszcza jako przedsiębiorcy, tak? Trochę musimy być tym człowiekiem orkiestrą. I trochę tak jest, że kiedy to życie rodzinne zaczyna się fajniej układać, no zaczynamy mieć więcej przestrzeni na biznes. Czy u ciebie to też tak było, że rzeczywiście w momencie, kiedy poukładały się te rzeczy rodzinne i właśnie był ten taki moment, aha, to tak, ten klucz wygląda, tak wygląda ten sposób, to też przełożyło się właśnie na biznes? Tak, bardzo. Wiesz, pięknie to ujęłaś w takim sensie, że naprawdę ja miałam takie poczucie, tak, oczywiście to nie był jeden moment, to był raczej jakiś taki proces, ale tak stopniowo opadającego jakiegoś takiego wewnętrznego napięcia i takiego jakby otworzenia się takiej ogromnej puli energii, którą mogłam właśnie skierować na to, jak ja pracuję, co robię, jakie decyzje podejmuję i jakoś tak w końcu pojawiła się gotowość na przykład na to, żeby nauczyć się w ogóle takiego bardziej strategicznego myślenia w mojej firmie, bo ja przez długi bardzo czas w ogóle borykałam się,
nie tylko z chaosem w domu, ale też z chaosem w mojej firmie. I myślę, że przeżywam to, co większość małych przedsiębiorców w tym pierwszym etapie. Wiesz, takie skakanie właśnie z projektu na projekt, co ja w ogóle mam robić, z kim mam pracować, w jakim kierunku to popchnąć. Jakby wiesz, zaczynałam jedną rzecz, później druga już mnie bardziej zainteresowała, więc tam to zostawiałam, zaczynałam coś nowego. I tak cały czas taki proces. Do tego jakiś taki bałagan w finansach, wiesz, w tych wszystkich dokumentach i generalnie jeden wielki chaos. I mówię, ja nie jestem jakimś właśnie wielkim, takim bardzo uporządkowanym typem. Ja bardzo lubię właśnie taką spontaniczność, nie lubię się zamykać w ramy. I między innymi właśnie ta teoria tego przedsiębiorczego typu osobowości też trochę mi odpowiedziała na to pytanie, bo ja zaczęłam się zastanawiać jakby o co tu chodzi? Ja naprawdę się staram i wiesz, i słucham pani swojego czasu i czytam książki i się staram wdrażać, a to jakby no nie idzie, no po prostu mi to nie idzie, nie? I właśnie znowu Alex Scharfen tutaj mi przyszedł z pomocą i on mówi tak, że bardzo często jest tak, że przedsiębiorczy typ osobowości ma problem z kalendarzem, ma problem z rutynowymi czynnościami, ma problem z planowaniem w takim sensie, że myśl o tym, że miałabym dzisiaj zaplanować, co będę robić za 4 miesiące i jeszcze później się tego trzymać, to jest w ogóle, wiesz, że się niedobrze robi, nie? Ja tak miałam. I dopiero pewien system, którego on uczy, jak właśnie strategicznie podchodzić, to nagle to, wiesz, wszystko mi trafiło i rzeczywiście zaczęłam to robić, ale ja na to wszystko naprawdę byłam gotowa dopiero, kiedy właśnie w moim domu zaczęło być inaczej, zaczęliśmy wspólnie ustalać, kiedy w ogóle kto pracuje, jak dużo tej pracy ma być, wiesz, jakby takie pewne ramy się zaczęły tworzyć, pewna taka struktura na to wszystko i to uwolniło właśnie takie zasoby takiego większego spokoju, takiej równowagi wewnętrznej i to, że teraz ja naprawdę jestem gotowa na to, żeby tego wszystkiego się uczyć. I tak, mam wrażenie, że to jest podwójnie cenne, zwłaszcza teraz w dobie tych, wiesz, lockdownów, które nas zaskakują i tak jakby tą naszą rutynę domową musimy tyle razy definiować. No ja przyznam, że u nas to, no dzisiaj nawet nagrywamy i dlatego tak śmiesznie wygląda w tym dzikim świetle. No wynajęliśmy biuro na mieście, zmieniamy się, czyli mąż przyjeżdża na pierwszą połowę dnia, ja później i zmieniamy się przy dzieciach. Później znowu wyłączają lockdown, więc wracamy do trybu, że dzieci w placówkach, a my, Jacek w biurze, a ja w domu i każdy pracuje nad swoim i w końcu mamy popołudnie dla siebie. I mam wrażenie, że przez to, że ciągle musimy się definiować na nowo, to podwójnie ważnym jest to poczucie bezpieczeństwa, które paradoksalnie daje nam właśnie taka struktura. Paradoksalnie wolność do takiej, wiesz, kreatywnej pracy czy rozwoju w tym biznesie daje nam ta struktura, ta przewidywalność, że ja będę mieć te parę godzin, żeby w spokoju usiąść, włączyć komputer, otworzyć kalendarz i coś sobie zaplanować, choćby w perspektywie 2-3 dni. Więc masz rację, rzeczywiście bez tego zaplecza rodzinnego, które daje nam takie poczucie spokoju, takiej przewidywalności i nawet to takie przyziemne, ten czas, który możemy przeznaczyć na pracę w spokoju, w skupieniu, to jest bezcenne. Ja myślę, że że zostawiłabym nasze słuchaczki z jakąś taką praktyczną radą. Jak myślisz, od jakiego punktu można zacząć? Bo oczywiście, wiesz, u ciebie jest, jakby można wejść w cały proces i wiem, że on po prostu bardzo zmienia z punktu A do punktu B, zabierasz kogoś w całą podróż. Ale może jest coś takiego, co można zrobić, wiesz, tu i teraz, żeby pomóc sobie chociaż w mikrostopniu, zwłaszcza teraz, wiesz, w tej pandemii, kiedy my się musimy redefiniować praktycznie z tygodnia na tydzień. Tak, dobra, to wiesz co, to, bo opowiedziałam ci trochę o pierwszym kroku, natomiast może właśnie przeskoczmy do drugiego i tam jest mega praktyczne narzędzie, które paradoksalnie nie jest stricte związane z relacjami, ale może być jakby najszybsze rezultaty wszelakie dawać. I to jest po prostu dbanie o swój stan. O co tutaj chodzi? Stan ja rozumiem przez to, jak w danej konkretnej chwili się czuję pod takimi 4 kątami. Po pierwsze fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Tak, czyli takie 4 komponenty, które tworzą mnie jako człowieka i one się zmieniają, wiesz, dosłownie z minuty na minutę. Tak. I bardzo często my pozwalamy na to, żeby ten stan po prostu był uzależniony od tego, co się dzieje, tak po prostu, nie, że on jakby płynie razem z płynącym czasem, razem z okolicznościami zewnętrznymi i tak dalej. I teraz jednym z narzędzi, które największą zmianę zrobią, zarówno w relacjach, jak i w twoim własnym samopoczuciu, jak i w biznesie też, to jest dążenie do mistrzostwa w dbaniu o swój stan. I to są 2 umiejętności. Pierwsza, żeby jak najdłużej pozostawać w dobrym stanie, czyli poszukać sobie
dostępnych dla siebie na tu i teraz. To jest bardzo ważne. One muszą być, to muszą być działania, które będą dopasowane do aktualnych okoliczności życia, czyli działania, które pozwolą mi dobry stan osiągać w tych czterech obszarach. I teraz każdy z nas jest inny, więc musimy sobie sami szukać. Czasami metodą prób i błędów, szczególnie jeżeli dopiero zaczynamy w ogóle myśleć w takich kategoriach. Czyli co sprawia, że się czuję dobrze fizycznie, tak? Na przykład co jem, ile wody piję, czy się ruszam, czy chodzę na spacery, czy oddycham świeżym powietrzem, czy śpię. Jakakolwiek zmiana w którymś z tych obszarów już wpływa na to, jak ja się czuję, nie? Więc jakby fizycznie, emocjonalnie, czy mam kontakt, nie wiem, z przyjaciółmi na przykład, tak? Tak. Czy jeżeli lubię czytać książki, to znajduję nawet te 5 minut, żeby przeczytać coś każdego dnia. Jeżeli lubię słuchać muzyki, to czy naprawdę dbam o to, żeby była obecność muzyki w moim życiu? I niestety my kobiety często mówimy, że ja nie mam na to czasu, albo nie, mam małe dzieci. Dlatego mówię, to muszą być czynności, które są dopasowane do aktualnych okoliczności. Ja na przykład uwielbiam tańczyć, tak? I niestety z powodów tamtych lockdownów nie chodzę na żadne zajęcia na zewnątrz, ale tańczymy z dziećmi w domu, tak? Po prostu. Po pierwsze oglądamy razem musicale, to jest coś, czym ich zaraziłam, a po drugie mamy swoją własną playlistę na Spotify'u i to mam pod nazwą tańcz, tańcz, tańcz i sobie puszczamy i tańczymy, tak? Więc jakby szukamy działań, które pozwolą nam o to zadbać. Więc jakby jak najczęściej pozostawać w dobrym stanie, a po drugie uczyć się jak najszybciej wracać do dobrego stanu. Dlatego, że to jest normalne, że będą spadki energetyczne, że będą chwile, wiesz, jakieś załamań, trudności, tak, frustracji. Więc to jest normalne i trzeba sobie pozwolić czasami nawet popłakać, wiesz, to jakby to jest wszystko naturalne, emocji nie zaprzeczamy i tak dalej. Natomiast uczymy się też, jak wtedy o siebie zadbać po prostu. Co zrobić, żeby jak najszybciej wrócić właśnie do tego dobrego stanu. I to, tak jak mówię, paradoksalnie to jest podpowiedź, która niby nie jest związana z relacjami, ale jest, bo to jest drugi krok w tym, żebyśmy mogli przygotować się do rozmów i współpracy, to ja muszę być w dobrym stanie. Ja nie będę w stanie rozmawiać w sposób produktywny, jeżeli ja wejdę w tą rozmowę, wiesz, zmęczona, sfrustrowana, po prostu głodna i nie wiadomo jaka. Więc tak, to jest na teraz szczególnie, tak jak mówisz, w tej dobie tego, że gdzieś tam te lockdowny, ciągłe zmiany, nie wiadomo co będzie. Więc na tych dwóch rzeczach warto jest skoncentrować się. Świetnie. Ja myślę, że to też pięknie wróciło do punktu pierwszego, czyli bierzemy odpowiedzialność za to. Nie liczymy na to, że ktoś nam powie, a usiądź sobie i teraz odpocznij, bo widzę, że jesteś zmęczona, tylko po prostu czujemy, że już nie dajemy rady usiąść na tej kanapie. Odpal dobry podcast, kawałek dobrej muzyki, pooddychaj głęboko i zajmie ci to 30 sekund, a czasami zmieni to, jak ten dzień będzie wyglądał przez resztę dnia. Bardzo świetna rada. Myślę, że to jest coś, co bardzo nam się przyda i na okres pandemii, ale będzie z nami pewno na dłużej. Myślę, że tych nawyków warto jest trochę sobie nabudować właśnie teraz, kiedy jest tak trudno. Później może być już tylko łatwiej, więc to jest takie krzepiące, że później może być jeszcze tym bardziej z górki. Świetne narzędzia, Aga. Ja się bardzo cieszę, że byłyśmy w stanie o tym porozmawiać. Myślę, że w życiu bym nie napisała czegoś tak po prostu tak konkretnego i tak praktycznego do wdrożenia na już tu i teraz, jak ta nasza rozmowa, więc jednak jest coś w tym, że coś od leczenia uciecze i warto porozmawiać ze specjalistą, a nie wymądrzać się tutaj na tematy, które można by zgłębiać przez pół życia. Powiedz, Aga, gdzie cię możemy znaleźć? Oczywiście podlinkujemy to tutaj u nas, żeby każdy mógł sobie ciebie znaleźć, ale powiedz też króciutko, gdzie możemy ciebie złapać, żeby dziewczyny, czy nasi słuchacze, panowie czasami też, mogli ciebie znaleźć w tych naszych otchłaniach internetu. Moja strona to www.domowezawirowania.pl i tam większość artykuły blogowe są i wszystkie takie informacje jest zakładka sklep, więc też można zobaczyć jakieś kursy czy szkolenia, które prowadzę. No i też fanpage Domowe Zawirowania, to są takie dwa główne miejsca. Natomiast od razu też daję znać, że 6 maja, czyli już Lada chwila, tak. Będzie premiera mojego nowego podcastu właśnie pod nazwą Rodzina i Biznes, więc to będzie miejsce, w którym będę dokładnie rozwijać te wszystkie, wiesz, tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, bo to oczywiście, wiesz, wierzchołek góry lodowej, ale właśnie tym wszystkim, co się dzieje na pograniczu tych dwóch światów, będę o tym opowiadać, też zapraszając różnych gości, także będzie można znaleźć Rodzina i Biznes na wszystkich platformach podcastowych, ale też w formie wideo na YouTubie będzie, więc Pięknie. Można. To ja coś czuję, że będziemy musiały
wypuścić to nagranie jakoś później, żeby już można było do, chociaż do jednego odcinka odesłać. Żeby nie ma problemu. I zostać po prostu na dłużej. Ja sama nie mogę się doczekać, bo mam wrażenie, że u mnie takim momentem przełomowym było odkrycie, jak bardzo ta rodzina napędza pracę i praca napędza rodzinę, jak to bardzo mocno się przenika. I moment oświecenia, kiedy po prostu sama przed sobą, ale też przed światem przyznałam się, że moim sekretem po prostu sukcesów biznesowych jest po prostu fajna rodzina. Mam to szczęście i ten wielki przywilej. I mam wrażenie, że mówienie o tym głośno bardzo uwalnia nas też jako kobiety. Nie musimy koniecznie być super żyletami, wiesz, na okładkach Forbesa, bo czasami też ten sukces to dla nas po prostu fajne dzieciaki i dobre popołudnia spędzone z mężem przed telewizorem oglądając Netflixa. I myślę, jest w tym bardzo dużo takiej uwalniającej energii, dialogu, dyskusji i takiego dopasowywania tego życia do naszych potrzeb. Dzięki, Aga, za tą piękną rozmowę. Nie mogę się doczekać, bo myślę, że to jest pierwsza, ale niekoniecznie ostatnia. Ja bardzo chętnie. Czy po wysłuchaniu tego odcinka aż korci cię, żeby dodać swoje 3 słowa? Właśnie taki był cel. Zapraszam cię do kontaktu. Śmiało pisz na agnieszka@oplotki.pl, a jeżeli ta tematyka zaintrygowała cię, zainteresowała, to koniecznie zajrzyj na oplotki.pl/książka. Tam znajdziesz więcej na temat książki Oplotki, sukces handmade.